Cześć, witajcie wszyscy, witam was na moim kanale w nowym odcinku. Dawno mnie tutaj nie było, mam nadzieję, że tęskniliście i że z uśmiechem na twarzy włączyliście mój pierwszy po chyba półrocznej przerwie odcinek. Chciałabym was zaprosić do tego, abyście obserwowali mój profil na Instagramie, ponieważ tam dość często dodaję nowe zdjęcia, więc myślę sobie, że nie będziecie niczego żałować, jeżeli zafollowujecie mój profil. Dużo też się dzieje na moim Insta Stories, także widzimy się także na moim Instagramie. Dzisiaj przychodzę do was z czymś, można powiedzieć, na czasie, ponieważ przygotuję makijaż idealny na lato. Opowiem wam, czym ja się sugeruję, tworząc makijaż na lato, co jest dla mnie najważniejsze i czym taki makijaż na lato, moim zdaniem, powinien się cechować. Także tyle z mojego wstępu. Nie przedłużając już, zapraszam was do oglądania. Pierwsze, co przychodzi mi na myśl, jak myślę sobie o makijażu idealnym na lato, to to, aby był komfortowy, aby był trwały i aby podkreślił urodę. Ja niezbyt lubię latem robić takie mocne makijaże. Niewiele latem trzeba, żebyśmy wyglądały dobrze. Więc przygotuję sobie dzisiaj taki naprawdę bardzo delikatny makijaż, który bardzo delikatnie podkreśli moją urodę, ale który będzie też trwały. Buzi jeszcze nie przygotowywałam, więc zacznę od spryskania twarzy mgiełką tonizującą od Pharmaceris. To jest w ogóle produkt idealny na lato. Jak się nie maluję, to dość często pryskam sobie właśnie tym tonikiem buzię. Tak fajnie ochładza, jest taki, dodaje trochę takiej rzeźkości, dodaję trochę takiej rzeźkości i dużo lepiej się czuję. Tego to nikt naprawdę nigdy zawiera. Następnie nałożę sobie nawilżającą maskę z Glam Glow. Zostało mi już naprawdę niewiele tego produktu. W zasadzie teraz chyba nakładam na twarz ostatnią porcję, a szkoda, bo jest naprawdę bardzo fajna. Nakładam też odrobinę produktu na szyjkę i dekolt. Pamiętajmy o tym, że o te miejsca też trzeba dbać. Skóra na szyi i dekolcie też się starzeje i też potrzebuje odpowiedniego nawilżenia oraz oczyszczenia. Ale mam też na uwadze, że odrobinę produktu, który użyję na twarz, będę przeciągała też właśnie na szyję i dekolt, żeby po prostu szyja mi się nie odcinała i żeby kolor twarz i szyja się po prostu zgadzały. No i teraz przechodzę sobie do kolejnego kroku, jakim jest nałożenie na twarz jakiegoś korektora albo fluidu. Muszę wybrać coś, co będzie lekkie, delikatnie kryjące i trwałe. Jak pewnie sami widzicie, troszkę się opaliłam, więc teraz muszę sobie posłoczować swoje korektory, żeby dopasować odpowiedni kolor, bo produkty, których używałam jeszcze miesiąc temu na co dzień, niestety są już dla mnie zbyt jasne. Więc teraz będę prawdopodobnie mieszała kilka produktów ze sobą, żeby uzyskać idealny kolor. Ok, jeżeli chodzi o korektor pod oczy, to użyję sobie Wonder Match od Eveline Cosmetics. Mam tutaj numerek 01 Neutral i to będzie właśnie korektor, który powinien przykryć mi cień pod oczami. Jest dość jasny, ale tym się nie przejmuję. Skóra pod okiem dzięki niemu będzie nawilżona, będzie ten kolor tylko delikatnie wyrównany i przez to, że jest taki jasny, będzie po prostu tak rozjaśniał tą okolicę. Produkt bardzo ładnie połączył się ze skórą. Teraz widzę w podglądzie, że faktycznie jest bardzo, bardzo jaśniutki. Na żywo to tak nie kole w oczy jak w kamerze. Kamera troszkę to przerysowała. Natomiast spokojnie, spokojnie. Zaraz przejdziemy do nałożenia podkładu i to nie będzie aż tak widoczne. A jakich podkładów dzisiaj użyję? Kochani, wymieszam sobie dwóch produktów. No pięknie. A jakich podkładów dzisiaj użyję? Kochani, wmieszam sobie dwa produkty. Mam tutaj produkt od Maybelline, Fit Me.
o numerku 105 Natural Ivory oraz L'Oreal True Match. To jest produkt, który już od lat w zasadzie jest przez wiele kobiet lubiany, wybierany. Ja też od początku, kiedy tylko wyszedł, byłam mocno za nim, natomiast w pewnym czasie był dla mnie po prostu za delikatny, nie przykrywał mi zmian trądzikowych, więc na chwilę go odłożyłam. Wracam do niego natomiast latem, ponieważ jest właśnie delikatny. To krycie jest, powiedziałabym, lekkie do średniego, no i przede wszystkim jest troszkę ciemniejszy niż potrzebuje zimą. Tak, jest dla mnie po prostu idealny na to. I jeżeli chodzi o jego wykończenie, i jeżeli chodzi o jego konsystencję, i jeżeli chodzi o jego trwałość, i jeżeli chodzi o jego kolor. Tak więc jest to produkt, którego bardzo często używam właśnie na wakacjach. No i ten produkt wymieszam sobie właśnie z produktem, którego jeszcze nie użyłam, ale również jest to produkt polecany. Ja go dostałam w jakiejś paczce PR-owej, no i teraz po prostu będę miała możliwość go wypróbować. Z tego, co już sprawdzałam, te podkłady w połączeniu dają dla mnie idealny kolor. Ale zobaczymy, czy się nie utlenią i czy faktycznie będzie tak, jak mi się wydaje, czyli bosko. Odrobina podkładu z Maybellina oraz odrobina podkładu z L'Oreal. Mieszam je pędzlem i zaraz wylądują na mojej twarzy. Oj, ramionczko mi uciekło, to chyba z wrażenia. Oj, może być troszkę za ciemno. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na całości twarzy. Ja tych produktów też nie będę nakładała zbyt dużo. Dlatego też ten kontrast może nie być wcale aż tak widoczny. No i przede wszystkim mam też dekolt dużo ciemniejszy niż twarz. Na twarz kładę zdecydowanie mocniejsze SPF-y niż na resztę ciała. No i kochani, blenduję. Cóż, co się podziało? No i powiem wam, kochani, że to naprawdę w porządku wygląda. Jeszcze delikatnie uszka przypudruję. Powieki. I więcej produktu nie będę dokładała. No i kochani, jestem zadowolona z tego, jak to wygląda naprawdę. Nawet w podglądzie widzę, że jest w porządku. Moje zmiany trądzikowe zostały przykryte. Raczej nic mocno się nie wybija przez ten podkład, przez to, co już nałożyłam. Jestem zadowolona z tego efektu, naprawdę. Nic już dokładać nie będę. Widać moje piegi, nie mam na sobie maski, to jest to, o co mi chodziło. Koloryt jest delikatnie wyrównany, szyja i twarz mają po prostu podobniejszy odcień, więc jest lepiej niż było, ale nic nie zostało przerysowane. No i pamiętajmy o tym, że jest to makijaż na lato i ma być dla nas komfortowy, więc im więcej produktów, tym po prostu gorzej, tym większa możliwość, że podkład po prostu będzie nam się w trakcie dnia brzydko jakoś tam zdzierał, brzydko schodził, tak więc im mniej produktu, tym większa pewność, że przez cały dzień będziemy wyglądali dobrze. Więc teraz nałożę niewielką ilość pudru. Ja mam twarz raczej w kierunku suchej, więc nie będę nakładała właśnie dużo tego pudru. Mimo tego, że twarz mam raczej suchą, to ona też się poci, przez co w trakcie dnia właśnie ten podkład trochę spływa, jest delikatnie naruszony, no i przede wszystkim właśnie wygląda to już tak dobrze jak bezpośrednio po nałożeniu produktów, więc chcę to troszkę utrwalić. Nie będę dawała tego produktu, tak jak powiedziałam, dużo, ale coś nieco się musi na tej twarzy być.
dość mocno polubiłam się z produktami dr. Ireny Ellis. Od zeszłego roku ich w zasadzie używam. Potem puder sięgnęłam jakiś miesiąc temu i używam go do codziennego makijażu i do takiego makijażu okolicznościowego, wyjściowego. Także naprawdę mi się sprawdza i w takich codziennych sytuacjach, i w sytuacjach, gdy ta twarz jest narażona po prostu na więcej czynników zewnętrznych i ten makijaż ma prawo szybciej zejść. Natomiast ten puder jest naprawdę bardzo fajnie utrwalający, nadaje po prostu fajny kolor, nie ma flashbacku, więc jak dla mnie jest świetny. Nakładam tym puszkiem, który był do niego dołączony. Nakładam też oczywiście troszkę na szyjkę i dekolt. Nie zapominam o czułku, nosku. No i co? Jak wam się podoba? Bo mi bardzo. Nawet w makijażu na lato kontur jest ważny, więc bronzery od Kat Von D, które jak widzicie są już prawie wykorzystane, na mojej twarzy również wylądują. Jak konturuję, w zasadzie od grudnia raczej nic się nie zmieniło. Nakładam na kości policzkowe. Staram się iść delikatnie ku górze. Nie jest to ten modny teraz trik liftingujący, ale nieco tej techniki zapożyczyłam. W ogóle miałam pędzelek w walizce razem z moimi ulubionymi perfumami God Girl i o Jezu, ten pędzelek przesiąkł ich zapachem. Może wsiknęło się przez przypadek trochę tych perfumów na kosmetyczkę. O Jezu, no jakbym wsiknęła sobie teraz w twarz zapachem. Ten kontur jest, ale jak widzicie, produktu nie nałożyłam zbyt dużo. Naprawdę staram się nakładać minimalną ilość produktów, tak żeby było widać, że jestem pomalowana, natomiast żeby tylko podkreślić urodę, a nie przerysować. Ponieważ pamiętajcie dziewczyny, latem jesteśmy jeszcze piękniejsze niż zimą. No i teraz na pewno wyglądam jak muśnięta słońcem. Różu nie będę używała, przejdę od razu do rozświetlacza. Używamy tego w środku. Jest to produkt z Too Faced Turn Up The Light. Ten chyba chce iść z powrotem do mnie. No i nakładam rozświetlacz w tych samych miejscach, w których nakładam go zimą. Czy na kości policzkowe. Na łuk brwiowy, nosek, łuk kupidyna, tak jak mój. Są to wciąż te same miejsca, już od lat. Resztkę produktu, która została na pędzelku, nanoszę na takie części jak broda, trochę czułka, delikatnie na powieki. Lubimy glow, takie kontrolowane glow. No i teraz przechodzimy do brwi, które też tylko delikatnie podkreślę, uzupełnię ubytki, a zrobię to kredką z Yves Rocher. Jest to Eyebrow Pencil w numerku 05 Ultra Brun. Ta kredka jest taka delikatnie szarawa, myślę, że będzie pasowała wielu blondynkom. Używam jej i ja, i używała jej moja mama, obie ją bardzo lubimy. To jest taka kredka, która faktycznie tylko delikatnie podkreśla kolor i minimalnie ochładza. Zobaczcie, jaka jest różnica w prawej i lewej brwi.
od razu jakaś taka bardziej ogarnięta się czuję. I do utrwalenia użyję sobie The Brow Blue z NYXA. Też bardzo niewielką ilość produktu naniosę na brwi. Jest to produkt, który bardzo lubi się kleić. Ja nie chcę mieć takich brwi, jakby liznęła mnie krowa. Chcę je właśnie delikatnie ogarnąć, rozczesać, przedłużyć żywot tej kredki na nich. Natomiast właśnie nie chcę ich przykleić do twarzy. Ja wiem, że to jest bardzo modne i też mi się ten efekt podoba, ale nie umiem go zrobić jak bardzo profesjonalne wizerzystki, więc nawet nie będę próbowała. Dobra, uważam, że moje brwi już są ładne. Generalnie mam wrażenie, że wyglądam tak bardzo świeżo, dziewczęco, czysto. Więc tak, to jest to. Co bym jeszcze zrobiła? Może naniosła jakoś delikatnie błysk na powiekę i być może dam niewielką ilość cienia gdzieś w kąciku zewnętrznym. Myślę, że to będzie dobry krok. Co wy na to? Dobra, posłużę się cieniami z tej palety do kontrowania twarzy i zacznę od najjaśniejszego, potem przejdę do tego środkowego i do najciemniejszego i będę właśnie nakładała te produkty w kąciku. Może delikatnie przejadę na ruchomą powiekę, natomiast naprawdę niewiele tego produktu tam nałożę. Żeby był taki delikatny cień, żeby całe to oczko było takie spójne i wyglądało dobrze, ale żeby tylko tą urodę podkreślić. Myślę, że to o to chodziło. Delikatnie widać różnicę, natomiast nie jest to coś bardzo agresywnego. Myślę, że jest to serio spoko rozwiązanie na co dzień. Delikatnie podkreślamy, nie przerysowujemy. I nałożę sobie jeszcze pigment z Kobo. Jest naprawdę rewelacyjny. Używam go właśnie praktycznie w każdym makijażu i na co dzień i okolicznościowym. Jest to pigment sypki, znakomicie przylegający do skóry, trwały i wydajny w użyciu. Na maksa się ten zgadzam. Jest to Kobo Professional Fantasy Pure Pigment. I jest to odcień 107 Golden Sand. I nałożę ten produkt też w niewielkiej ilości na całusieńką powiekę. No super to wygląda. Teraz naprawdę wystarczy mi tylko odrobinę kredki użyć, wytuszować żeny i będę wyglądała jak milion dolarów latem. No i tą samą czynność, co przed chwilą powtarzam na drugiej powiece. Zobaczcie, jaka jest różnica w powiece, na której jest błysk i w powiece, na której tego błysku nie ma. Nie umiem nigdzie znaleźć jakiejś brązowej kredki, więc użyję takiego produktu z Eveline Cosmetics Contour Sensation Step 2 Bronzer. Long Lasting Formula, ale nie widzę numerka, więc prawdopodobnie jest to po prostu jedyna dostępna wersja kolorystyczna. I nałożę ten produkt chyba pędzelkiem po prostu na powiekę. Oczywiście tak jeszcze w ramach zachowania waszego bezpieczeństwa radzę wam na linię wodną nakładać produkty, które wiecie, że na tą linię wodną nakładać można. Ja akurat nie znalazłam tutaj informacji na produkcie, czy można go stosować przy oczach, czy nie. Wy lepiej róbcie to kredką, a nie produktami do konturowania. No ja troszkę zaryzykowałam, ale wiadomo, to była moja świadoma decyzja. Także wy zachowajcie też, malując się, wszelkie bezpieczeństwo. Powiedziałam, bo to było coś naprawdę bardzo dangerous, no ale wiecie, jak to jest. Najpierw produkt nakładam na dłoń, no i z dłoni nakładam na pędzelek, a następnie na powiekę. Chcę troszkę zagęścić optycznie rzęsy i podkreślić tą linię przy rzęsach. Robię to samo też na linii wodnej, czyli nakładam produkt na linię wodną. I oprócz tego jeszcze na linię rzęs.
Troszkę to sobie teraz rozblenduję i powtarzam czynność na drugiej powiece. I pierwszy raz użyję brązowej maskary. I ona jest taka dość ciemna, bym powiedziała. Wcale nie wygląda na brązową, tylko raczej na czarną. No jest może troszkę delikatniejsza w odbiorze niż standardowa czarna maskara. Natomiast liczyłam, że będzie troszkę jaśniejsza i tak. Dobra, no i tak prezentuje się mój skończony makijaż, który na koniec jeszcze tylko utrwalę setting sprayem. Zrobię to sprayem rozświetlającym, żeby błyszczeć się jeszcze bardziej. I tadam! Makijaż idealny na lato skończony. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, co o nim sądzicie. Czy dla Was taki delikatny makijaż na lato jest odpowiedni? Czy może zimą i latem malujecie się tak samo? Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii i zdania na ten temat. No i oczywiście piszcie w komentarzach, jaki odcinek kolejny chcielibyście na moim kanale zobaczyć. I czy po prostu Wam mnie brakowało przez ten czas, gdy byłam tutaj na YouTubie nieobecna. No i to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, wbijajcie na mojego Instagrama i do zobaczenia znowu. Pa, pa. Bye. Ciao, ciao. Skończyłam odcinek, a zapomniałam o ustach. Matko. No i to jestem cała ja właśnie. Nakładam błyszczyk dr. Ireny Eris w odcieniu N2 Cool Pink. Też dla mnie to jest ewidentnie pomarańczowe, ale dobra. Jest delikatny, tylko troszkę te usta rozświetli. Delikatnie nawilży. Nic więcej nie potrzebuję. W ogóle design tych błyszczyków też jest super. Bardzo mi się podobają. Są takie eleganckie, delikatne, z klasą. I wyglądają one bardzo drogie. Dobra, teraz to już wszystko i teraz już mogę naprawdę zakończyć odcinek. A tych, którzy dotrwali do końca i zostali mimo mojego pożegnania, zachęcam do skomentowania tego filmu w następujący sposób. Proszę, abyście w komentarzu napisali błyszczyk. Jestem ciekawa, ile takich komentarzy o tej treści się pojawi. Ciekawe, ile mam uważnych widzów. Dobra, jeszcze na koniec to wszystko rozwalę. Ale kolejnego odcinka na pewno nie będzie.